Dobry kochani, spotykamy się tutaj w Nowym Sączu pod szpitalem. Chcielibyśmy z panią Beatą tutaj opowiedzieć o pewnej sytuacji. Z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza i pełni świadomych związanych z nim obowiązków przyrzekam. Obowiązki te sumiennie wypełniać, służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnicy takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należyty szacunek. Nazywam się Beata Mizianty. Powyższe przyrzeczenie to część przysięgi Hipokratesa, jaką składa każdy lekarz przystępujący do zawodu. A jaka jest rzeczywistość? Na wstępie odpowiem na kilka pytań, które zapewne zaistnieją w przestrzeni publicznej. Czy jestem tak zwanym antykowidowcem? Nie. Czy jestem tak zwanym foliarzem? Nie. Czy jestem wyznawcą teorii spiskowych? Nie. Chociaż uważam, że w każdej może być trochę prawdy. Tak jak w legendach, które są powszechnie znane i szanowane. Czy neguję istnienie wirusa? Nie. Czy jestem tak zwanym płaskoziemcą? Nie. Ale jestem matką, co daje mi prawo mówić nie, kiedy nie zgadzam się na coś, co dotyczy mojego dziecka. W dniu 15.10. wydarzyło się coś, co spowodowało, że głośno i wyraźnie powiedziałam nie po raz pierwszy. A teraz mówię nie po raz kolejny. Nie zgadzam się na to. Moja córka w szkole poczuła się źle. Po pewnym czasie napisałam do niej, żeby wróciła do domu, no skoro tak bardzo źle się czuje. Nie była w stanie przyjść sama. Bolał ją brzuch i przyprowadziła ją koleżanka. Po podaniu środków przeciwbólowych nic się niestety nie zmieniło. Zaproponowałam, że przyłoży ciepły okład, który może pomóc. Dalej nic, było jeszcze gorzej. Do tego pojawiły się nudności. W związku z tym, że miałam złe doświadczenia z wyrostkiem, przestraszyłam się troszeczkę i stwierdziłam, że nie będę czekała, działam. Zaczęłam dzwonić do ośrodka zdrowia. Oczywiście nie udało się. Na szczęście mieszkam blisko, pobiegłam. Zaproponowano mi teleporadę. Odmówiłam. Zażądałam przyjęcia dziecka na wizytę. Na szczęście pani doktor wyraziła zgodę. Po zabezpieczeniu się w pełni, maseczkę, rękawiczki, kombinezon i przyłbice, nie wiem po co, skoro maseczki wystarczają i nas chronią, przebadała moje dziecko. Niestety jednoznacznie nie stwierdziła, czy to jest wyrostek, czy to jest być może jajnik. Wypisała skierowanie na SOR. Nie zastanawiając się więc, pojechałam z dzieckiem na SOR. Czekając w kolejce zauważyłam panią, która zdezorientowana kręciła się po izbie przyjęć. Zauważyłam, że ma wkuty weflon i jakąś karteczkę w ręce. Zapytałam, czy potrzebuje może pomocy. Powiedziała, że ma karteczkę i nie wie, co z nią zrobić. Wzięłam, zaczęłam czytać i nie dowierzałam. To ta kartka. Jestem świadomy faktu, że na sali obserwacyjnej SOR przebywają pacjenci z potwierdzoną laboratoryjnie infekcją SARS-CoV-2 i zgadzam się na przebywanie z nimi na jednej sali. Zostałem poinformowany w zrozumiały sposób o możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 i wynikających z tego możliwych powikłań do zgonu włącznie. Mogłem zadawać pytania, na które lekarz udzielił mi wyczerpujących odpowiedzi. Dodam tylko, że kartkę tą należy podpisać, zanim zostanie ktokolwiek zarejestrowany, więc nie widzę tutaj możliwości zadawania pytań. Kiedy przyszła moja kolej, pokazałam pani skierowanie i powiedziałam, że chciałam zarejestrować córkę. Pani odpowiedziała, że mam wypełnić ankietę, która leży przed wejściem. Podeszłam do stolika, wzięłam ankietę do ręki, zaczęłam czytać i nie wierzyłam. Ankieta brzmi: ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wracam do okienka i mówię pani, że nie zgłaszam się z tego powodu. Zgłaszam się z podejrzeniem wyrostka u dziecka. Pani na to odpowiedziała, że jeżeli nie wypełnię tego dokumentu, nie zostanie dziecko przyjęte do szpitala i na SOR. Zapytałam, jakim prawem. Pani na to podała mi drugą kartkę, którą wcześniej czytałam, że wyrażam zgodę na położenie dziecka z osobami, które mają potwierdzony wirus. Nie wyraziłam na to zgody. Powiedziałam, że pani nie ma prawa tego robić i ja dzwonię na policję. Niestety stróż prawa zbył mnie. Powiedział, że to nie jest ich sprawa. Najwidoczniej tylko karanie za noszenie maseczek jest ich sprawą. Zerknęłam kątem oka
na tablicę, która wyświetlała czas oczekiwania na przyjęcie i stwierdziłam, że i tak mam jeszcze 3,5 godziny, więc czasu nie tracę. Zaczęłam dzwonić do Rzecznika Praw Pacjenta. Po kilku minutach udało mi się dodzwonić. Przedstawiłam, jak wygląda sytuacja, na co otrzymałam przeczytałam również te formularze, otrzymałam odpowiedź, że jest to niedopuszczalne. To nie są praktyki, które są z góry, odgórnie nakazane i które należy stosować. Zaproponowałam pani, żeby poczekała ze mną na linii, a ja spróbuję uzyskać możliwość rozmowy z kimś przełożonym. Niestety rozmowa Rzecznika Praw Pacjenta z osobą decyzyjną nie doszła do skutku. Nikt nie raczył z nami rozmawiać. Ta sytuacja na szczęście skończyła się dobrze. Skorzystałam z opieki prywatnej, ustaliłam, że dziecko nie jest zagrożone, ale co by było gdyby? Dlatego apeluję do wszystkich. Dlaczego mamy się na to godzić? Świat zwariował, ale my nie musimy. Kto jak nie my zadba o dobro naszych dzieci? Mamy prawo do świadczeń gwarantowanych, bez dodatkowych wymogów typu ankieta poświadczająca nieprawdę. To było dla mnie ogromne przeżycie. Na początku pandemii Sądeckiego Szpitala i nie tylko szyłam maski nocami i w dzień kosztem 5-letniego dziecka, które zostało odebrane prawo bycia w przedszkolu wśród rówieśników. Zaprojektowałam nawet nowy model, żeby było wygodniej je nosić. Byli zachwyceni. W dniu 15.10. podziękowali mi za to, jakże inaczej niż społeczeństwo, które darmowymi posiłkami, maskami i oklaskami dziękowało im za walkę na pierwszej linii frontu. Pytam dlaczego media i władza mówi chrońmy swoje babcie i dziadków, a równocześnie nie chroni mnie, siebie, naszych dzieci, sióstr, braci i rodziców. Czy tylko jako matka, ojciec, syn, córka, siostra, czy ty jako matka, ojciec, syn, córka i siostra zgadzasz się na to? Mnie nie odpowiadaj, odpowiedz sobie.